Tak jak Wam obiecałem w ostatniej relacji z tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2023, jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać Wam nowości i spotkać się z Królikiem, czyli z Michałem Świtarskim. Zapraszam. Witam Was ponownie z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2023 w Kielcach. A to jest specjalne wideo, ponieważ jesteśmy na stoisku fabryki broni Radom i ze mną jest Królik, czyli Michał Świtarski. I opowiemy Wam na początek o wspomnianych w naszym wspólnym filmie ze strzelnicy nowych wersjach karabinka Grot. Michał, jakie to są wersje? To są wersje może nie do końca nowe, dlatego że ten karabin został opracowany już kilka lat temu. W tym roku został rozstrzygnięty przetarg na następcę karabinów SWD w Wojsku Polskim i wyszło na to, że Wojsko Polskie ma zakupić 250 kompletów karabinu wyborowego MSBS 762N, czyli Grota w wersji wyborowej. I przed nami stoją właśnie reprezentanci rodziny tychże karabinów. Dlaczego rodziny? Bo na ostatnim grotowisku prezes fabryki broni Łucznik Radom, pan Wojciech Arndt, przedstawił koncepcję rozwoju. Zachęcam do obejrzenia naszej relacji z tego grotowiska. Tam się wszystkiego dowiecie, tam jest cała ta prezentacja omówiona. To są karabiny najkrócej, long story short, to jest przeskalowany w górę grot. Grot został opracowany jako karabinek strzelający amunicją pośrednią 5,56x45, a to jest karabin, który został przeskalowany w górę do użycia amunicji 7,62x51 NATO, czyli naboju karabinowego, dosyć powszechnie stosowanego w broni wyborowej, nie snajperskiej, wyborowej. Konstrukcyjnie to jest dokładnie to samo, co karabinek Grot, czyli działa na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Mechanika broni jest uruchamiana tłokiem gazowym o krótkim skoku, reglowanie przez obrót zamka. No Grot, tylko po prostu Grot, większy. O którym opowiedzieliśmy w naszym materiale ze strzelnicy i na który zapraszamy. Dokładnie tak. I przed nami stoją dwa karabiny. Ten po mojej prawej, waszej lewej, czyli ten. To jest broń wyposażona w lufę 20-calową i specjalistyczną kolbę opracowaną w fabryce broni Łucznik Radom, która daje możliwość bardzo dobrego dopasowania do budowy ciała strzelca. Ten grot obok to jest grot w konfiguracji, nazwijmy to umownie, patrolowej, czyli ma krótszą lufę, bo to jest lufa 16 cali i jest założona standardowa kolba od karabinków Grot. Oczywiście lufę można zamieniać, kolby można zamieniać. Część elementów z małego grota daje się zastosować do grota dużego, ale nie wszystkie, no bo wiadomo, ten karabin strzela znacznie silniejszym nabojem, używa innych magazynków, więc pewne różnice konstrukcyjne po prostu będą. Zostajemy jeszcze chwilę przy grocie, ponieważ na MSPO również prezentowana jest wersja Pulpa. Tak. To, co tu widzicie, to jest karabinek Grot w wersji bezkolbowej. I to jest karabinek Grot z lufą 16 cali. Jeżeli odtworzycie teraz film, który kręciliśmy wspólnie na strzelnicy w Marynie, to tam zobaczycie Grota z lufą 16 cali w układzie kolbowym. To jest ta sama lufa, a karabinek jest krótszy o całą długość kolby. On ma długość karabinka klasycznego po prostu ze złożoną kolbą. Co jest fajne w tym karabinku, to to, że lufa, cała komora zamkowa i wszystkie układy wewnętrzne to jest karabinek standardowy Grot. Dołożona jest tylko komora spustowa, czyli cały plastik zaczynający się tu, a kończący tu. Dodatkowe łoże specjalne opracowane pod wersję bezkolbową. Nakładka na szynę. W sumie zestaw konwersyjny do karabinka pełnowymiarowego. Tak, do karabinka kolbowego. Zestaw umożliwiający przekształcenie go w bezkolbowca zawiera, jeśli dobrze pamiętam, 7 elementów. I w ciągu kilku minut, dosłownie, używając najprostszych narzędzi, jakiegoś klucza śrubokręta, jesteście w stanie przerobić sobie zwykłego grota na wersję bezkolbową. Jeśli dobrze pamiętam, to zgodność części jest na poziomie 80-85%.
Oczywiście zmienia się troszeczkę manual, dlatego że część manipulatorów jest taka sama jak w karabinku klasycznym. Czyli mamy dokładnie w tym samym miejscu umieszczony bezpiecznik, przełącznik rodzaju ognia i możemy go obsługiwać albo kciukiem dłoni strzelającej, albo palcem wskazującym dłoni strzelającej. Dokładnie w tym samym miejscu mamy zrzut magazynka. Oczywiście magazynek, jako że to jest wersja bullpup, jest umieszczony nie przed chwytem, tylko za chwytem. Ale zrzut magazynka jest w tym samym miejscu. Co jest inaczej umieszczone? To inaczej umieszczona jest dźwigienka zrzutu zespołu ruchomego z tylnego położenia. W standardowym grocie jest tutaj na dole, tak, z przodu, takie dwustronne skrzydełko, a tu jest umieszczona w tylnej części. I działa to w ten sposób, że jeżeli wystrzelaliśmy amunicję, zespół ruchomy zatrzymał się w tylnym położeniu, wyrzuciliśmy pusty magazynek, wkładamy pełny i teraz, żeby zrzucić zespół ruchomy, naciskamy dźwignię tu z tyłu. Czyli przy wkładaniu magazynka kciukiem uderzamy w tę dźwignię i jesteśmy już gotowi do strzelania. Karabinek, jak widać, jest bardzo manewrowy, a zapewnia dokładnie takie same parametry balistyczne jak wersja kolbowa. Tak? Jest to chyba jeden z najbardziej oczekiwanych produktów fabryki broni Łucznik Radom, na który czekają wszyscy, którzy kupili karabinek klasyczny i czekają na tę konwersję, ale jest też spore grono osób, które nie chce zwykłego grota, a chce kupić po prostu grota w wersji bullpup. A teraz w moich rękach prawdziwa nowość, którą prezentuje fabryka broni Łucznik Radom na tych targach, czyli pistolet MPS. Michał, oddaję Ci go do rąk. Opowiedz naszym widzom coś więcej o tym pistolecie. Tak, jest to zdecydowanie hot news, dlatego że premiera tego pistoletu miała miejsce pierwszego dnia targów we wtorek o godzinie 10.30. W ogóle sam początek targów i bach, premiera nowego pistoletu z Radomia. Nazywa się na razie MPS, czyli modułowy pistolet samopowtarzalny. Jest bronią kalibru 9x19 mm parabelu, strzelającą na zasadzie krótkiego odrzutu lufy z reglowaniem lufy przez jej przekoszenie, odpowiednio powiększoną komorą nabojową w odpowiednio wyprofilowanym oknie wyrzutowym. Czyli to jest klasyka gatunku. Pistolet jest klasycznym bezkurkowcem, czyli urządzenie spustowo-uderzeniowe jest bijnikowe. Jest to pistolet ze wstępnym samonapinaniem iglicy, czyli po oddaniu strzału, przeładowaniu broni, iglica jest częściowo napięta i strzelec, ściągając język spustowy, naciąga ją do końca i powoduje jej zwolnienie i odpalenie. Pistolet jest oparty na polimerowym chwycie. Dlaczego mówię chwyt, a nie mówię szkielet? Dlatego, że ten cały polimerowy element, który w normalnych pistoletach, w większości normalnych pistoletów, jest szkieletem, czyli elementem istotnym z punktu widzenia ustawy o broni i amunicji i numerowanym, tu jest tylko polimerową obudową, która nie ma numeru, a szkielet tego pistoletu jest szkieletem wewnętrznym, taką specjalną wkładką, która zawiera całe urządzenie spustowe, manipulatory i prowadnice do zamka. I to jest element istotny, który jest numerowany. Dzięki temu użytkownik może wymienić sobie ten polimerowy chwyt na chwyt o innym kolorze, o innej grubości chwytu pistoletowego. Jeżeli fabryka broni opracuje kolejne warianty, a jako, że to jest pistolet modułowy, to powinna. Będzie można zbudować pistolet krótszy, dłuższy, o innym kształcie tego szkieletu. I to jeszcze daje tę możliwość, że fanatycy stipplingu, czyli poprawiania struktury, nie ryzykują tego, że w razie czego, w razie przesadzenia, uszkodzenia tego szkieletu, w normalnym pistolecie musisz go zezłomować, opędzić całą kwitologię na WPA, odzyskać, wydać nową promesę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu kupujesz po prostu kawałek plastiku, idziesz do sklepu, kładziesz pieniądze i nikt cię o nic nie pyta. Koniec tematu. Płacisz tylko odpowiednią kwotę pieniędzy i naprawiasz to, co zepsułeś. Pistolet jest w pełni obustronny, to znaczy zasadnicze manipulatory pistoletu w postaci dźwigni zrzutu zamka umieszczono po obu stronach broni. Zrzut magazynka znajduje się co prawda po jednej stronie, ale użytkownik ma możliwość używania bazowych narzędzi w prosty sposób przełożenia go na lewą stronę, więc użytkownik leworęczny bez problemu tę broń sobie dopasuje. Broń jest oczywiście wyposażona w szynę Picatinny pod lufą, dzięki czemu można sobie założyć celownik laserowy, latarkę, co kto będzie chciał. I jak się przyjrzycie na ten pistolet, on ma bardzo charakterystyczny chwyt, dlatego że przy opracowaniu tego chwytu
Konstruktorzy bazowali na doświadczeniach z opracowania chwytu do karabinka Grot w wersji A2, który w mojej ocenie, ale nie tylko w mojej, chodzi za jeden z najwygodniejszych chwytów do karabinków typu AR. Tu zachowano podobny kąt, zachowano podobny układ, podobną strukturę. Elementem wyróżniającym jest nakładka tylna, która w tym pistolecie jest wymienna. W karabinku Grot jest niewymienna, a tutaj przez wybicie kołka można zdjąć tylną część chwytu i założyć sobie większą, mniejszą, tak żeby lepiej wypełnić po prostu dłoń i lepiej dopasować do dłoni strzelającego. Jak już jesteśmy przy tym plastikowym chwycie, to bardzo fajne w tym pistolecie jest to, że ma bardzo wysokie podcięcie w tym miejscu, dzięki czemu chwyt pistoletu można zapiąć bardzo wysoko. Tak samo ten tak zwany bobrzodon z tyłu również jest wysoko podcięty. To wszystko w połączeniu z lufą, która jest osadzona stosunkowo nisko. Nie strzelałem z niego, więc przypuszczam, że może to dać bardzo dobrą kontrolę nad pistoletem przy strzelaniu szybkim ogniem, dubletów, tripletów itd. itd. Broń w standardzie wyposażona jest w metalowe przyrządy celownicze z systemem 3 kropek. Z tego co słyszałem, nie jest to potwierdzone, ale podobno są w standardzie ZIG, więc będzie można sobie wymienić te przyrządy na przykład na światło wodowe, trytowe albo jakieś inne. Dodatkowo w zamku wyfrezowane jest gniazdo kolimatora, normalnie zaślepione płytką z dwoma śrubami. W zestawie jest 5 płytek do najpopularniejszych zdaniem producenta kolimatorów, dzięki czemu po odkręceniu płytki można sobie założyć kolimatorek i mieć pistolet wyposażony w celownik elektrooptyczny. Zasilanie pistoletu, metalowe magazynki 15-nabojowe z 3 otworami umożliwiającymi kontrolę stanu załadowania magazynka i polimerową stopką. Co jest fajne, jest czerwony donośnik amunicji, dzięki czemu po skończeniu strzelania użytkownik, rzucając okiem do komory, widzi czerwone i już wie, że kulki się skończyły. Pistolet wygląda na bardzo ergonomiczny. Tak jak mówię, nie strzelałem jeszcze w tej broni. Trzyma się go bardzo dobrze i to też nie jest tylko moja opinia, ale opinia wielu osób, które odwiedzały stoisko fabryki broni Łucznik Radom. Nie wiadomo dokładnie, kiedy pokaże się na rynku, ale teoretycznie jest możliwość, że będzie to jeszcze w tym roku w okolicach gwiazd. Oczywiście pistolet MPS, jak większość współczesnych, nowoczesnych pistoletów, jest pozbawiony bezpieczników zewnętrznych. Za bezpieczeństwo strzelania odpowiada wewnętrzny mechanizm blokowania iglicy, który zwalnia się w ostatniej fazie ruchu spustu i dodatkowo przed strzałem przypadkowym chroni znany wielu użytkowników, chociażby z pistoletów Glock, ale nie tylko. Taki mały języczek w języku spustowym, który bez którego wciśnięcia nie jest możliwe w ogóle ściągnięcie spustu. Sam język spustowy, muszę przyznać, wyszedł konstruktorom bardzo fajnie, dlatego że on jest bardzo płaski, nie ma takich charakterystycznych dzióbków, jak na przykład starsze wersje pistoletów Glock. Palec układa się na nim bardzo wygodnie, nie jest też bardzo łukowaty, nie jest prosty. Ja lubię proste spusty. Ten jest taki, nie jest do końca prosty, ale nie jest też bananem. Tak? Więc pistolet zapowiada się naprawdę fajnie. Producent zapowiedział wersje kolorystyczne. Tu mamy zieloną, ma być jeszcze wersja piaskowa, czarna oczywiście. Są do zobaczenia na stędzie. Dokładnie tak. I na początek mają być też wersje kolorystyczne szkieletu. W dalszej kolejności mają być opracowane, z tego co słyszałem, wersje pistoletu z lufą, wersja tactical, czyli z lufą przedłużoną z gwintem pod tłumik. Krótsze, dłuższe, inne kształty chwytów itd. itd. W końcu pistolet modułowy. Tak. Michał, bardzo Ci dziękuję, że przybliżyłeś naszym widzom te nowości, które fabryka broni Łucznik Radom pokazała na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Mam nadzieję, że niedługo może się spotkamy i znowu opowiemy o jakimś ciekawym sprzęcie. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli z tego postrzelać. Trzymam Cię za słowo, że nas zaprosisz i będziemy mogli z tego pistoletu z Tobą postrzelać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo Ci. Bardzo było miło jak zawsze. Jak zawsze. Dzięki.